Cześć, witam wszystkich serdecznie. Późna pora, sobotni wieczór, ale kilka ciekawych tematów. Oczywiście, co jeszcze na gali Canelo Alvareza, podam wam 3-4 typy w pojedynkach, które mnie tam interesują, może nawet nie interesują, ale których pięściarzy znam i będę przedstawiał swoje zdanie. Uważam, że który z nich będzie lepszy. Na pewno też porozmawiam chwilę o tym, co czeka Roberta Parzęczewskiego 9 listopada. Tam walka o tytuł Mistrza Europy z Diallo, która jeszcze do końca nie jest przesądzona, ale już Europejska Unia Boksu, Europejska Federacja Boksu EBU ogłosiła tą walkę. I oczywiście jeszcze jeden temat, czyli to, co obejrzałem przed chwilą, Krzysztof Głowacki w KSW, pojedynek z Dawidem Kacperskim. Może zacznę na gorąco od Krzysztofa Głowackiego. No chyba nie tak to miało się skończyć. Ta passa Krzyśka, oczywiście jednej walki, została przełamana. Wszem i wobec wiadomo jest, że Krzysiek Głowacki bardzo mocno uderza i wiele osób się tego uderzenia bało. Natomiast tutaj miał rywala, który teoretycznie powinien mu pasować. Jest to rywal ze stójki. Ja walczyłem z Dawidem Kacperskim. Wiem, jak mocno potrafi kopnąć, bardzo mocno. Natomiast co się robi z kickbokserami? Akurat w kickboksingu startowałem i wiem, z czym na przykład mają problem w stosunku do pięściarzy. A mianowicie z ciągłością walki. Tutaj jakby Głowacki siedział na Kacperskim cały czas, ten musiał biegać trochę w tej klatce, ograniczając się do kopnięć niskich, ograniczając się do wypuszczenia raz dosłownie na rundę jakiegoś ciosu, żeby odwrócić uwagę od tych kopnięć, a tak jego taktyka to było nieustanne poruszanie się i ograniczanie mobilności Głowackiego kopnięciami. To było jasne, to było wiadome prawdopodobnie dla wszystkich, dla sztabu szkoleniowego, dla Piotra Strusa i dla samego Krzyśka Głowackiego. No i co różni pięściarzy od kickbokserów? Bo ci też kickbokserzy potrafią przyjąć mocny cios, potrafią przyjąć jedno mocne kopnięcie. Te kopnięcia są zdecydowanie mocniejsze niż ciosy. Może nie tak precyzyjne, ale mocniejsze. No ale są zazwyczaj pojedyncze. Prawie zawsze. No i właśnie kickbokserzy przygotowani są na pojedyncze uderzenia. I to było widać w walce Kacperskiego. On potrafił zejść z linii ciosu z jednego uderzenia, unik rotacyjny zrobić jednym od jednego uderzenia i od jednego uderzenia odpowiedzieć kopnięciem. Natomiast jeśli po tym kopnięciu, kiedy on utraca pozycję, jest wtedy w stanie pięściarz skrócić dystans i uderzyć 2-3 ciosy, no to wtedy zyskuje przewagę, bo tego przeglądu, jeśli chodzi o ręce, kickbokserzy aż takiego nie mają. I wtedy może być zaskoczony i wtedy ta legendarna siła Krzysztofa Głowackiego, która jest, bo też z kolei z Krzyśkiem Głowackim miałem okazję sparować, to bije, no chyba to jest jeden z najmocniejszych pięściarzy, z których miałem okazję sparować, a kilku ich było. No to powiem szczerze, że wtedy dopiero ta siła ma znaczenie. Tutaj nie miała i jakie będą tego następstwa? Oczywiście jakby trafił tutaj Kacperskiego, wywrócił go, no to każdy by musiał uważać. Oczywiście chcieliby mu wchodzić w nogi, ale mieliby z tyłu głowy, że jak się pomylą i źle zejdą, to dostaną cios podbródkowy czy cios sierpowy, który ich zamroczy i Głowacki będzie miał okazję ich wykończyć. Tutaj nie przedłużył tej pasy nokautów, nie będzie budował tego przerażenia u swoich rywali i to może być taki punkt zwrotny w karierze Krzyśka, która zaczęła się spektakularnie. No, powiem szczerze, że ja stawiałem osobiście na Krzyśka Głowackiego, więc tutaj się pomyliłem, bo myślałem, że znajdzie drogę którymś z tych uderzeń, mając świadomość, że Dawid Kacperski, mimo że już trochę to MMA trenuje, królem parteru na pewno nie jest i w parterze rozwiązań szukać nie będzie. Zresztą widać było to w tym krótkim klinczu. Co do Roberta
Parzęczewskiego. No to będzie ogłosiła EBU to, że na swojej stronie, że będzie walczył o tytuł mistrza Europy. Mariusz Grabowski, czyli jego promotor, powiedział, że owszem, przetarg na tą walkę się odbył i grupa francuska ten przetarg wygrała, no ale on jeszcze nie dostał detali, szczegółów poza datą tego kontraktu, więc tak na razie jeszcze nic nie jest pewne, ale oczywiście jest duża szansa na taki pojedynek. To jest kolejny duży pojedynek Polaka, bo zawsze walka o tytuł mistrza Europy jest pewnym wydarzeniem, mimo że ten tytuł mistrza Europy nie ma takiego wielkiego prestiżu, jak mogłoby się wydawać. Natomiast no, trzeba przyznać, że kategoria półciężka, to mimo że jeden z mistrzów trenuje w Kanadzie, drugi trenuje w Kalifornii, bodajże Dimitri Bivol trenuje w Kalifornii, na pewno jest to, są to Stany Zjednoczone, no to są to pięściarze europejscy. Jest też kilku pięściarzy w Wielkiej Brytanii na wysokim poziomie, na przykład Jardę, Buacji i tak dalej, więc można powiedzieć, że kategoria półciężka jest kategorią europejską i ten tytuł mistrza Europy jest dosyć istotny. Francuzi zazwyczaj go zdobywają po to, żeby sprzedać go w Wielkiej Brytanii i być może psikusa im zrobi Robert Parzęczewski. Będzie o to niezwykle ciężko, bo walczy na wyjeździe. Robert jest zawodnikiem chimerycznym w jakimś sensie, czyli nie wiadomo w jakiej formie psychofizycznej wyjdzie do pojedynku. Może być spięty, może się zagapić i dostać knockout w pierwszej rundzie, bo jego rywal mocno bije, bodajże z 21 zwycięstw 18 wygranych przed czasem. Mogę się pomylić, bo mówię to z pamięci, no ale coś takiego jest. Jedna przegrana z Zinadem w Belgii. No Zinad ten też nie jest jakiś wybitny pięściarz, szybszy, o lepszymi warunkami fizycznymi był obdarzony, no i wypunktował tutaj nieznacznie Diallo. Wydaje się, że Robert Parzęczewski musi mieć ten sam plan, bo Diallo to jest pięściarz silny fizycznie, który na pewno będzie skracał dystans i będzie chciał go rzucać swoimi uderzeniami. W ten sposób kończy wiele pojedynków, ale też nie kończy wybitnych pięściarzy, bo takich jeszcze na swojej drodze nie ma, więc jakby to jest walka nie różnicy klas. Robert Parzęczewski jest po sparingach z Beterbiewem, tam mógł zyskać pewność siebie, o ile nie dostał mocnego łomotu. Z tego, co z nim rozmawiałem, aż takiego nie dostał, że był bardzo zadowolony, podbudowany tymi sparingami, więc jakby taki pojedynek z zawodnikiem średniej klasy no, jest dla niego dużą szansą. Prawdopodobnie we Francji pieniędzy jakichś wielkich nie ma, nigdy nie ma, ale jest to, tak jak powiedziałem, pewna szansa sportowa i zdecydowanie wydaje się, że powinien mieć większe szanse niż Przemek Runowski i Kamil Szeremeta. Szeremeta szczególnie walczy za dużo większe pieniądze, ale tak jak powiedziałem, tutaj są większe szanse sportowe, bo Diallo z tych wszystkich trzech rywali Polaków, Szeremety, Runowskiego i właśnie Parzęczewskiego, wydaje się rywalem najsłabszy. Zobaczymy, bo w następnym tygodniu Mariusz Grabowski ma mieć już jakieś konkretniejsze informacje i może coś o tym pojedynku będzie można powiedzieć. No i co jeszcze na gali Canelo Berlanga? Widziałem to ważenie, ja zdania nie zmieniam. Uważam, że Canelo wygra tę walkę w pierwszej części pojedynku. Sam chyba postawiłem, że do 8,5 rund ten pojedynek skończy się na korzyść Alvareza. Jest jeszcze Lara ze Swiftem Garcia. Garcia to jest gość, który walczył chyba ze 3 wagi niżej. Walczył, oczywiście poszedł do Spensa do kategorii 66 kg, kategorii półśredniej. No ale tam już to nawet tam nie była to jego kategoria wagowa, bo Spence wyglądał zdecydowanie większy
od niego. Tam stoczył dobry pojedynek, ja komentowałem tą walkę w TVP z panem Januszem Pinderą. Zaskakująco dobry, ale Spence też był po wypadku i nie wiadomo było, czego można się było spodziewać. Także tutaj Garcia jakby dał się zapamiętać z dobrej strony. Później jeszcze wygrał z Benavidezem Juniorem. Ten pojedynek też pamiętam, ale ja miałem w głowie cały czas, że Lara, Kubańczyk, który miał bardzo bliską decyzję z Saulem Canelo Alvarezem, jest tym pięściarzem. W ogóle on wszystkie przegrane miał bardzo, bardzo bliskie już na tym ringu. Jest sporo lat zawodowym. Wszystkie niejednogłośną decyzją sędziów. Wiele z tych pojedynków, jego z tych trzech przegranych, wszystkie były kontrowersyjne, więc tutaj nikt takiej wyższości, nawet sam Canelo, nad Larą nie pokazał. No ale Lara od tego czasu stracił te swoje największe atuty, czyli nogi. I od tego też czasu budzi większe trochę zainteresowanie. I wydawało mi się, że Lara jest zawodnikiem, który walczy niezwykle rzadko, bo nie ma na niego rynku. Jak upadł trochę ten projekt PBC jeszcze, to się wszystko bardziej skomplikowało. Natomiast Lara stoczył, owszem, przez ostatnie dwa lata jeden chyba tylko pojedynek, ale wcześniej był w miarę aktywny. Z kolei Garcia stoczył tą jedną walkę przez 4 lata właśnie z Benavidezem Juniorem. To jest nie David Benavidez, tylko Jose chyba Benavidez. Czyli z tym słabszym bratem z Benavidezów, tym już pokonanym. I on to dopiero walczy rzadko. Jednocześnie jest z niższych kategorii wagowych. Sporo mniejszy jest od Lary. Ten zasięg ramion to jest, bo tak to tylko 2 cm jest niższy, ale ten zasięg ramion jest nieporównywalny w ogóle. No bo chyba jest tam, nie wiem, 17-18 cm. No do tego Lara, który stracił nogi, boksuje w sposób bardzo bardziej widowiskowy, zbiera lepsze recenzje za pojedynki, no bo nie pokazuje takiego kunsztownego boksu jak wcześniej, natomiast zbiera to na podwójny blok, a ten przegląd ma dalej całkiem niezły. No i z tej stabilniejszej pozycji, gdzie mocno stoi na tych nogach, też zaczął bić mocniej, a bije celnie, bo jak bił całe życie z ruchu, to teraz z takiej stabilnej pozycji jest mu zdecydowanie łatwiej trafić. No i bije mocniej. No i wydaje się, że warunkami fizycznymi nie może tego pojedynku przegrać. Oczywiście w wieku 41 lat zawsze można mieć słabszy dzień, a generalnie Kubańczyk, który stoi z odwrotnej pozycji i jest narażony bardziej na lewy sierpowy Garcia, który ma ten lewy sierpowy, wydawało się przez chwilę, że najlepszy w biznesie, no to teoretycznie Garcia ma szansę ten pojedynek wygrać. Do tego jest szybki, starszy gość, nie lubi walczyć nigdy z szybkimi, ale tak jak powiedziałem, tu jest przepaść, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Lara to jest super doświadczony facet, który widział już na ringu wszystko, dlatego postawię tutaj na niego. No on nie ma prawa tego pojedynku przegrać, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, w tym wieku wszystko może się wydarzyć. Plant McCambi. No ja się dziwię, jeśli Plant, który z 3 ostatnich pojedynków tylko jeden wygrał, jeśli Plant w tym pojedynku przegra. Myślę, że wygra i to wygra przed czasem. No to oczywiście, tak jak powiedziałem, przegrał 2 pojedynki z 3. Ten wygrany to niezwykle efektowny knockout z Dirrellem, ale przegrał z kim? Z Saulem Canelo Alvarezem przed czasem w 11 rundzie i przegrał z Benavidezem, tym lepszym. Davidem Benavidezem, którego teoretycznie Saul Canelo Alvarez unika. Plant go nie unikał i Benavidez podejrzewam, że chciał taki korespondencyjny pojedynek stworzyć, dlatego wybrał sobie Caleba Planta. Przegrał z nim na punkty. Miał tam kilka momentów kryzysowych w końcówce, ale jednak pokazał charakter, twardość i pokazał, że ten knockout
z rąk Canelo nie zrobił na nim aż takiego wrażenia, jak mogłoby się wydawać, bo został znokautowany brutalnie. Więc stawiam tutaj, że z McCombie, który już leżał na deskach, mimo że jest niepokonany, ma chyba 28 wygranych, 21 wygranych przed czasem i 0 porażek, ale tak jak powiedziałem, gdzieś mi się rzuciło w oczy, że leżał na deskach, prymitywny jest też chyba boksersko, więc uważam, że powinien tutaj sobie plan poradzić i wygrać ten pojedynek przed czasem. I jeszcze jest Rolly Romero. Rolly Romero najbardziej znany z tego, że dużo krzyczy i trochę ubiera się w te futra. Trochę pokrzyczał sobie na tych konferencjach z Gervonta Davisem, nawet agresywnie w swoim stylu na Gervonta ruszył, ale Gervonta popatrzył, jak to w jego stylu bywa, o co tam chodzi i później postawił diagnozę, nokautując ciężko Rolly'ego Romero. Później Rolly Romero przegrywa jeszcze sobie na pewno raz, ale w ostatnim pojedynku moim zdaniem przegrywa również. I z Barozo, z tego co pamiętam. Ostatnim, który ja oglądałem, Rolly'ego Romero, bo być może później miał jeszcze jakieś. Nie, i z tym Barozo, Wenezuelczyk to chyba był, przegrywa na punkty wyraźnie, po czym sędzia przerywa w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach, prawdopodobnie z premedytacją, bo Rolly Romero miał ten pojedynek wygrać. Tak, nie boję się użyć tego słowa, z premedytacją, bo nie rozumiem, jak sędzia, który chociażby sędziował jedną walkę wcześniej, już nie mówię, że sędziował dziesiątki, może podjąć tak głupią decyzję. Tam bardzo kontrolował wszystko, co się działo i po prostu zamknął się za podwójnym blokiem. I ten jeden z większych pajacy w boksie zawodowym w tej chwili, nadający się idealnie moim zdaniem do freak fightów, ale też agresywny w swoim boksie i mocno nakotujący, on będzie walczył z niejakim Jamesem. Tak mi się wydaje, że tak się czyta jego nazwisko. Widziałem Jamesa, jest na pewno od Romero mniejszy, ale potrafi zaskoczyć mocnym uderzeniem, a z kolei Romero bije też niezwykle mocno, jest niezwykle ofensywnym pięściarzem, bo trzeba przyznać, mimo tego jego pajacowania, że jak wychodzi, to przechodzi, może bez wielkich jest umiejętności, ale przechodzi do tej ofensywy bardzo zdecydowanie, jest mocno pewny siebie, taki bójczuczny nie tylko poza ringiem, ale również w ringu. Więc który z tych zawodników padnie? Być może Romero. Ja postawiłem po prostu, że walka nie dotrwa do pełnych 12 rund i to są moje typy na ten wieczór. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. To będzie pewnie platforma DAZN. No i co? Do usłyszenia jutro. Jutro mamy kolejną weryfikację z garnkiem. Nie wiem, która to już, ale na pewno będzie ciekawie. Pozdrawiam.